Prace na ulicy Przemysłowej ruszyły po kilkunastu latach oczekiwań. To powinno oznaczać koniec narzekań na dziury w jezdni i ciasnotę. Nic podobnego. Narzekań jest jeszcze więcej. A uważam, że to jest zbyt wąska droga. Jak tutaj na to, bo będą jeździły tiry, prawda, tutaj z firmy, tutaj co jest złom. Także to jest bardzo wąsko i wątpię, że to przejdzie. Nie wiem, kto to wymyślił. Inni kierowcy dodają, że projektantom zabrakło wyobraźni. Jezdnią 6-metrowej szerokości miały poruszać się ciężkie pojazdy dowożące i wywożące ładunki z kilkudziesięciu firm zlokalizowanych w dzielnicy Przemysłowej. Tędy też dojeżdża do pracy głównie samochodami ponad 1500 pracowników. Pierwotny projekt modernizacji, zaakceptowany przez przedsiębiorców, zakładał budowę dwujezdniowej arterii, która jednocześnie pełniłaby rolę tzw. małej obwodnicy miasta. Ludzi coraz więcej, także no, fakt faktem, mogłoby to być dwupasmowe i w jakiś sposób by to na pewno ułatwiło życie. Niestety, poprzednie władze miasta zmieniły projekt, a nowe rozpoczęły realizację oszczędnościowej wersji. Wtedy ostro zaprotestowali przedsiębiorcy i władza zmieniła decyzję. Oczywiście to nie miało racji bytu i dobrze, że biznesmeni z ulicy Przemysłowej to zauważyli w czasie i jeszcze mieliśmy szansę zmienić i teraz droga będzie liczyła 6,5 metra na całym odcinku, na odcinku 1300 metrów. Jednak 6,5 metra to jezdnia tylko o 50 cm szersza do drogi osiedlowej. Komfortu więc nie będzie. Wystarczy popatrzeć, jaki ruch jest w tej chwili na Przemysłowej. Także miejmy nadzieję i trzymajmy za słowo urzędników, że w szybkim tempie powstanie drugi pas tej jezdni. Drugi pas ulicy Przemysłowej mógłby rozładować ruch, ale tylko wtedy, gdyby wybudowano wiadukt nad torami, które dzielą miasto na pół. Na to się jednak nie zanosi, bo pieniędzy nie ma. Ani powiat, ani miasto. Zresztą w magistracie korki w mieście nie są najważniejszym problemem. Takie przynajmniej można odnieść wrażenie. Jest krótki okres w granicach pół godziny, 45 minut między godziną 15 a 16. Tylko dlatego, że mieszkańcy Stalowej Woli jeżdżą rowerami. To też jest prawda i to jest no, preferowane przez nas rozwiązanie. Będziemy chcieli rozwiązywać system ścieżek rowerowych, tak żeby jednak ten przyjazny dla środowiska i dla zdrowia sposób poruszania się był coraz powszechniejszy. Rowery są świetnym pomysłem, ale warto przypomnieć, że w Stalowej Woli zarejestrowanych jest ponad 50 tysięcy samochodów osobowych.